Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z Emper i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, ponownie po króciutkiej przerwie w cudzysłowie, w sumie to teraz chyba jest więcej przerw niż filmów, ale w każdym razie dzisiaj porozmawiamy sobie o paru rzeczach, które się zmieniły i o tym, co zostało dodane na Samurai, ogólnie takie moje wrażenia z tego, co mamy ciekawego w grze, co się działo. I na wstępie też dzięki wielkie wspierającym, mimo tego, że mówiłem na poprzednich kilku filmach, że już te bonusy ze wspierania chciałbym zakończyć, ale ostatecznie jeszcze nie miałem okazji wyłączyć całkiem tej funkcji. No to dzięki Łukaszowi i Wiesławowi Cieniuchowi za pozostawanie wspierającymi kanału. No i teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie. Akurat dzisiaj pojawił się Samuraj. W ogóle już od jakiegoś czasu ten Samuraj jest regularnie, co prawda jest jednodniowym wydarzeniem, ale wrócił do takiego regularnego występowania w grze, więc naprawdę spoko sprawa. No i tak, mamy przede wszystkim zmiany tutaj w nagrodach, więc głównie sobie pogadamy o Samku, o nagrodach indywidualnych, sojuszowych, o tym, co można kupić i o kilku nowych nakładkach, które również zostały dodane. Potem w skrócie powiem o Nomadzie, bo do Nomada też dorzucili parę rzeczy, tak jakby, wiecie, tak korespondujące do Samuraja w ten sam sposób. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do filmu, to jeszcze taki szybki przerywnik. Mamy kilka nagród do odebrania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pierwsza to taka paczka z prezentami, która jest dostępna po prostu w zakładce wyprzedaż, jak sobie otworzymy sklep. A druga to kod bonusowy, jest to kod Newsletter 2023, oczywiście pokażę Wam na ekranie. Dla graczy na Empire for Kingdoms również jest jakaś tam kampania zorganizowana z nagrodami, więc dla was również będzie trochę darmowych przedmiotów do odebrania. Nagrody indywidualne tutaj zniknęły, materiały horyzontowe i w zamian za to mamy chyba więcej ofert tutaj w tym miejscu, a też żetonów, trochę więcej złota. Tak więc takie zmiany dosyć proste. No ale nie wiem, jak tam była jedna surka z horyzontu czy coś, to szczerze to już lepiej kupować u Kowale te nakładki, bo zakładam, że nie zostały one usunięte. Pewnie wiecie, o które mi chodzi, nakładki na żarcie te okrągłe. No właśnie, tą nakładkę kupować i ją rozkładać na materiały z horyzontu, to się dużo bardziej opłaca niż tam grindowanie na Samuraju, więc spoko, będzie więcej złota, srebra i żetonów. Druga zmiana to nagrody sojusznicze i tutaj też mamy zmiany, właśnie też tej surki z horyzontu nie ma. W zamian za to mamy, tak jak widzicie, więcej wszystkich jakby pozostałych nagród. I taka chyba największa zmiana to sklep Samuraja, w sumie obydwa sklepy. Za żetony i za te niebieskie żetony daimyo. No i tak, tutaj jakby było napisane, że będzie do zakupienia więcej żetonów. Ja myślałem sobie, że będzie można tutaj po prostu kupić ich więcej. No ale tutaj po prostu inny tok myślenia obrało studio, a inny tok myślenia ja obrałem i działa to w ten sposób, że mamy po prostu 3 oferty po 15 razy 2, więc jakby tutaj kupujemy 30 za 6000, tutaj jakby na początku kupujemy 30 za 3000, no i dodatkowo możemy kupić kolejne 30 za 12000. Przy czym myślę, że ta cena już jest taka trochę zaporowa, w sensie jak ktoś ma dużo i potrzebuje żetonów, to spoko. Groszaki nadal nie są aż takie drogie, ale też zostały dodane, tak, tutaj 5 groszaków za 3000, jakby najpierw jest te 10 za 1500, potem mamy 10 za 3000 i 10 za 6000 i tak dalej, nie? Więc ta nowa opcja najdroższa. Chyba tyle sztuki srebra, złota były, może to jest trochę więcej, nie? Tyle samo. No ale to są takie ceny też zaporowe, że nie ma to sensu żadnego. Woje bez zmian i tak, dekoracje. Dekoracje zostały zaktualizowane. To jest w ogóle ta stara dekorka, nie? 2000, a ta dekorka ma 3750, więc trochę lepiej. Tam były bodajże 3500, nie? Poza tym mamy również nowe nakładki. Te, które były na Nomadzie, czyli tak, mamy Piracki Młyn i mamy Chatę Drwala przede wszystkim, które jest naprawdę spoko, podaje nam żywność i tutaj w ogóle są lepsze poziomy, jak widzicie, rzadkości, nie? Bo na Nomadzie były zielone i fioletowe. Tutaj, no dobra, to ten droższy wybrałem, ale za 25 tysięcy jest legendarna. A na Nomadzie, jeżeli dobrze pamiętam, to za 20 tysięcy się kupuje drugą szarą chyba. Więc na Nomadzie to są dużo gorsze jakości. Spoko sprawa, na Samuraju, że są takie dobre, bo to się mega przydaje, jak trzymacie dużo wojska. No i Stawerna Piratów to daje pojemność, więc to raczej nie aż takie przydatne. Ale przede wszystkim te nowe nakładki, ale one są już w drugim sklepie. Więc tak, tutaj mamy te Pirackie Młyny i lepszą dekorkę. No, przejdźmy sobie do sklepu, gdzie wykorzystujemy obydwa rodzaje żetonów, albo na przykład tylko niebieskie. W ogóle jest wymiana tych żetonów, ale to jest naprawdę niezły skam, tak więc raczej się nie przyda. Ponownie mamy żetony i możemy je kupić, no też bardzo mało. Mamy piórka, więc to raczej bym odradzał. Pominięcia czasu też giga drogie. Możemy kupić ich dużo,
ale są mega drogie, tak więc to raczej nic ciekawego. I mam dekorki, które mają więcej porządku publicznego. I tutaj mamy 3750, można kupić za 43 medalów. A tutaj 3500 i 3900, dobra, 3900 medali. Więc najlepsza ma 3900 porządku publicznego. I teraz chyba najciekawszy element, czyli tawerna samurajów i wartownia samurajów, przy czym jedna chyba jest na nomada. Nie wiem, czemu się nazywa tak samo. Ale tak, mamy tawernę samurajów, która daje nam siłę bojową przeciwko obozom nomadów. Nie wiem, czy to działa też na Hana, musiałbym się dopytać. Może wam to napiszę w komentarzu. Ale przynajmniej na obozy nomadów działa, więc to ogólnie jest do atakowania. Jakby to na obronę nam nie pomoże na nomadzie, ale do atakowania działa. Więc spoko, plus 20 i to jest za 30 tysięcy, nie? Mamy też za 60 tysięcy fioletowe, ale oczywiście lepiej kupić sobie fioletowy ulepszacz niż wydawać de facto dwa razy więcej tych żetonów, bez sensu. No i mamy też wartownię samurajów i to nam daje siłę podczas ataków na cele z inwazji Berimondu. Inwazja Berimondu to jest te Beri na zielonym. No wiadomo, jak mamy wojnę o Berimond, gdzie walczymy na osobnej krainie, to tam i tak elementów wyglądu nie włożymy, tak więc no. No i tyle. Ja tu jeszcze gdzieś widziałem chyba przeciwko samurajom, albo się przewidziałem, bo to jest na Berimond i na nomada. Więc to jest naprawdę spoka sprawa, żeby dużo mniej jednostek tracić, jeżeli aktywnie gracie event, to naprawdę giga przydatne. Tak więc to bym oczywiście inwestował. No ale oczywiście ten poziom zielony, nie? No i reszta tak jak była. No tak więc te nakładki przede wszystkim. I z innych zmian mam jeszcze zmiany dotyczące bonusów w sojuszu. Więc mamy tak fundusze, ulepszenia, no i to w ogóle trochę inaczej wygląda, tak jak widzicie postępuje ta zmiana z wyglądu starego na wygląd taki bardziej blokowy. No nie powiem, mi się to za bardzo nie podoba, mi się bardziej podobały wyglądy okienek te stare. Zaraz wam jeszcze pokażę Prime Time'a, który też wszystkich wczoraj zaskoczył swoim nowym wyglądem, ale przejdźmy do rzeczy. Pierwsze co to premia do siły bojowej i tutaj bardzo często pojawiały się pytania, czy ta premia działa również na kruka? No i teraz jest napisane przeciwko obcym i krwawym krukom, tak więc teraz jest to wyjaśnione i jest definitywnie powiedziane, że przeciwko obcym i przeciwko zamkom krwawych kruków, bo wcześniej było napisane tylko przeciwko obcym. Tak, ta premia działa na obydwa te eventy. No i to co mamy zmienione, to to, że ochłonięcie po ataku na obóz samurajów mamy 34 zamiast 33%. Więc jeżeli odpalicie to, to wystarczy wam godzinowe pominięcie, a nie godzina plus tam jakaś 1-2 minuty jak było wcześniej. Więc możecie sobie latać i na luzie jedną godzinówką pomijać czas odchłonięcia. No jeżeli macie suba gracza numer 1, to tam macie wtedy też 34, więc macie łącznie 68, więc tam niecałe pół godziny wam zostaje pominięcia tego czasu ochłonięcia, więc też spoko. No i wtedy zostaje wam tylko 32% i to możecie sobie złożyć, ta tak część graczy lata. Jest ten zestaw, nie wiem czy to jeszcze jest u Kowala, chyba wywalili te czerwone ubranka. To nie wiem, czy to się da jeszcze kupić, tak szczerze. Ale jest taki dowódca hanowy, tam chyba jakaś lamelkowa zbroja, tego typu zestaw. I z tego dowódcy dało się wyciągnąć tam chyba no, wystarczająco procent ochłonięcia, żeby obóz się w ogóle nie palił. Więc to tam trochę graczy w ten sposób latało. I w ogóle nie trzeba było pomijać obozu. Ale to też chyba subskrypcja sojuszowa była do tego potrzebna, jeżeli dobrze pamiętam, na wysokim poziomie. Bo tam też mamy ochłonięcie tych celów. I wtedy dało się zredukować to praktycznie do zera. No ale tam trzeba było bodajże 25 subskrybentów sojuszu, tak więc to tylko takie top of the top sojusze miały, myślę, że na PL-u raczej nikt, albo może jeden, ale na niemieckim parę takich sojuszy było, które rzeczywiście to miały. No i co? No i na nomadzie tak samo będą zmiany, więc w indywidualnych nagrodach na nomadzie nie będzie już zasobów z horyzontu, ale będziemy mieli więcej złota i srebra i tak samo będziemy mieli więcej tych losowań do Ulryka. Tutaj o, do tego pana. Możemy sobie zrobić w sumie darmowe losowania, czemu nie? Dawno tego nie robiłem. Alysa i tak mam już do ulepszenia. Ponownie Alysa, okej. Okay. Teraz Ulryka. Całkiem spoko, ale mało tych nagród jest. W sensie jak się dużo losuje, to jest spoko, nie? O, i tutaj 250 rubli. No to już coś, bo z rublami krucho. Na koniec jeszcze mogę przeczytać dwa bugfixy, jeżeli ktoś miał z tym problem, to mamy, że chodzi o to narzędzie tutaj, Sharpnel Bomb. I tutaj mamy coś takiego, że zabija konkretną ilość obrońców na dziedzińcu. I wcześniej zabijało, tak zakładam, że zabijało jakby porówno, że jakby na przykład było, nie wiem, 500 jednostek takich i 1000 takich, to by zabiło 1/3 tych 500 i 2/3 tych
1000, żeby łącznie dać sumę 275, a teraz jest napisane, że to jest bug fix, czyli poprawka błędu, a ja myślę, że to z założenia tak było, jak powiedziałem, że wcześniej było, że teraz to targetuje jednostki o najwyższej sile obrony dystansu albo wręcza. Więc właśnie to narzędzie i Organ Cannon, zaraz znajdziemy. To narzędzie. Aha, dobra, bo to zabija dystansowe. A to drugie chyba zabijało na dziedzińcu po prostu. Nie, to zabija, tak, to zabija wręcz na dziedzińcu. Więc to zabijało wręcz pewnie porówno. Teraz będzie zabijało 275, tam na maksie 500, tak? 500 najsilniejszych jednostek, jakie są na dziedzińcu. I w taki sam sposób adekwatnie będzie działać tutaj dystansowe zabijanie jednostek na dziedzińcu w tym działku i też będzie zabijało najsilniejsze 500 jednostek, które są na dziedzińcu, jeżeli oczywiście przejdziemy do dziedzińca i ta maszynka będzie jako działo, jako maszynka wsparcia w ataku. Nie? No, jakaś poprawka z Facebookiem i poprawka z misjami, więc jeżeli też z tym mieliście problem, to też te poprawki. Okej, okay, tak więc moi drodzy, chyba wszystko na dzisiaj. Ale myślę, że będę wracać powoli do tego nagrywania, w sensie wracać, wiecie jak to jest, wracam, potem znowu mnie nie ma i tak dalej, ale zobaczyłem, bo działam jako content creator tutaj, trochę ta nasza kampania przez chwilę ostygła, bo też w sumie reszta creatorów, pamiętacie, że były te kody, nie? I tam reszta twórców też miała swoje kody, troszkę ta kampania ostygła, bo teraz widziałem też, patrząc po tym, czy oni nagrywali, że była trochę mniejsza ta aktywność, no ale wiecie jak to jest, czasem więcej, czasem mniej. No, tak więc zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału. No i wiecie jak to jest, sporo osób czyta Discorda, ale ja też tworzę te filmy dla osób, które za bardzo nie śledzą Discorda, nie czytają tych ogłoszeń, tak żeby mieć taką w takiej przystępnej formie po prostu informacje na temat tego, co się zmieniło. No, okej. To w każdym razie jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o łapce, subskrypcji i do kolejnego. Na razie, biorę. Pa, pa.